15 октября гражданам Польши предстоит решить, с каким правительством они хотят жить – консервативным или либеральным. Ни одна из двух крупнейших партий – «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» – согласно соцопросам, не имеет возможности получить необходимое большинство. Polska jest jak na rozjeździe trakcji kolejowej. Albo pojedziemy w jedną stronę, w stronę wspólnej Europy, albo staniemy się krajem izolowanym. Więc to jest kluczowe, co się wydarzy w tych wyborach. Taki jest nasz cel na ostatnie kilka dni kampanii wyborczej, byśmy 15 października mogli powiedzieć, że Polska wraca do Europy. To przywrócenie rządów prawa wewnątrz Polski, to poprawa jakości usług publicznych, które są na fatalnie niskim poziomie, jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to ochrona dla polskich przedsiębiorców. Альянс «Третий путь» рассматривает возможность коалиции как с гражданской платформой, так и с новыми левыми. Согласно одному из потенциальных сценариев, все эти три партии вместе сформируют новое правительство. Najpierw siadamy oczywiście do stołu z Koalicją Obywatelską i z Trzecią Drogą i ustalamy plan działań na początek. On na pewno obejmie odzyskanie praworządności. Będziemy na pewno strażnikami praw kobiet, rozdziału państwa od kościoła. To są kluczowe sprawy, które wyprowadzały setki tysięcy ludzi na ulicach i które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa, zdrowia i wolności ludzi w Polsce, więc my jesteśmy gwarantem tego, że to nie zostanie odłożone na bok, że to się w koalicyjnym rządzie wydarzy. В консервативной оппозиции партия «Конфедерация». Ее называют потенциальным союзником «Права и справедливости» по коалиции, несмотря на программные различия. Пока в «Конфедерации» такой сценарий исключают. My jesteśmy za wolnością gospodarczą, za prostymi, niskimi podatkami, za ograniczeniem regulacji, gospodarowania swoimi własnymi pieniędzmi, a nie zabieraniem ich do budżetu. To znaczy hasła proprzedsiębiorcze, chrześcijańskie. Nie widzimy szansy na to, żeby nasze założenia programowe zrealizować, czy to z PiS-em, czy z Platformą. Dlatego spodziewamy się, że prawdopodobnie po wyborach będziemy w opozycji. Today the election result is still difficult to predict, but everything seems to indicate that good cooperation within coalition will determine the stability of the future government. Magdalena Chodownik for Euronews from Warsaw.